Zza kulis w Chili Z. Przy mikrofonie Max Ber, witam i zapraszam na następną rozmowę zza kulis, a skoro mowa o kulisach, no to najlepiej zaprosić do studia aktora naprzeciwko mnie, Mirosław Baka. Dobry wieczór. Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu. Czy kulisy to jest takie miejsce, w którym czuje się pan z reguły najlepiej, czy jednak dom, ogród, kwiaty, roślinność to jest miejsce, do którego częściej pan dąży, jeśli mogę ująć takiego sformułowania? No wie pan, myślę, że w momencie jestem takim, kiedy przed chwilą skończyłem 60 lat, za tymi kulisami poniewierałem się już bardzo, bardzo długo, czy na planach filmowych, więc naturalną koleją rzeczy bardzo dobrze się czuję jednak na tej kanapie w pobliżu kota, żony, wnuka i tak dalej, czy w ogrodzie swoim. Ale to nie zmienia faktu, że jeśli na tej kanapie posiedzę za długo, to naturalny sposób tęsknię za atmosferą teatru, czy za atmosferą planu filmowego i nie wiem, jakbym sobie tak emerycko poradził bez tego. No ale jak wiadomo, aktorzy właściwie nie przechodzą na emeryturę, bo i tacy staruszkowie są potrzebni, więc... 60 lat, wspomniał pan o tej liczbie, to jakaś szczególna w całym życiorysie. Dzisiejsza 60 to jest kiedyś 50, jakoś się to przeżywa, szczególnie w, powiedzmy, życiu aktora z takim dorobkiem, czy ta data nie miała kompletnie żadnego znaczenia? Tak, z jednej strony nic takiego szczególnego, dzień jak co. Nic się nie zmieniło jakoś diametralnie w moim życiu. Natomiast zapytał pan, czy 60 to jak kiedyś 50, jest coś na rzeczy. To znaczy, jak człowiek patrzy z perspektywy lat 20 paru, nawet 30 paru, to myśli sobie, kurczę, 60-letni dziadkowie. Ale później jak się to tak zbliża, jak się pojawia 40, jak się pojawia 50, no a właśnie teraz z punktu widzenia 60, to sobie myślę, kurczę, wcale nie jest tak źle. No kiedyś się myślało, że właśnie 60 to Boże, to już staruszek. Teraz nie wiem, chyba tak, chyba to się przesunęło jakby, no ja pamiętam swoich dziadków w wieku 60 lat, oczywiście patrzyłem na nich z perspektywy niskiego parteru. Jako dzieciak, no ale takie wyobrażenia są właśnie, że 60 lat to już no, wyobrażenia młodych ludzi, natomiast wyobrażeniach posiadaczy 60, no to są raczej inne, jeszcze trochę przede mną. No a dzisiaj z tej perspektywy, powiedzmy, lat doświadczenia i też tego, że ten warsztat przez lata w mojej ocenie, nie wiem jaka jest pańska, kwitnął w pewien piękny sposób, czy patrząc na te oczekiwania względem swojego zawodu, kiedy było się młodym i dzisiaj, kiedy ma się piękne 60 lat i jest się dalej młodym w dobrej formie, są inne? Nie, chyba nie. Znaczy, mnie się udało zrealizować bardzo dużo planów, marzeń, znaczy... Chociaż właściwie marzeń to ja starałem się nie mieć aktorskich, bo to potem człowiek się tylko może rozczarować, a jak coś przychodzi niespodziewanie, jak niespodzianka, jakaś propozycja, no to jest fajnie, należy się z tego cieszyć. Ale no, tak jak i nie bardzo lubię się tak patrzeć wstecz, bo wolę jednak przed siebie się patrzeć wciąż jeszcze, to udało mi się zrealizować całkiem takie fajne aktorskie życie i nie mam się chyba za bardzo czego wstydzić, a z wielu rzeczy mogę być naprawdę zadowolony. Jest pan? No jestem, ale niech to nie zabrzmi tak, że jestem zadowolony, czyli siadam i oczekuję teraz już tylko zaszczytów, aplauzu i tak dalej. Jubileuszów I no, nagród za całokształt pracy. Nie, to tak jak powiedziałem, już te 60 lat nie jest dla mnie żadną cenzurą, poza tą taką symboliczną, ludzką, życiową, wchodzenie w kolejny tak zwany krzyżyk. Natomiast jakby praca, to niczym się nie różni. Przejście przez to 55, 57, 8, no dalej się pracuje, póki się ma siły. Jakbyśmy mieli podzielić to na dwie części i cofnąć się do dzieciństwa, to jakby miał pan siebie opisać z perspektywy tego małego wnuka swoich dziadków, który patrzył na nich z pozycji, jak to pan ujął wcześniej,
parteru. Co było w tamtym momencie dla pana najważniejsze? Nie wiem, pewnie jakaś nowa zabawka. Nie, nie. Ja miałem bardzo, bardzo fajne dzieciństwo. To znaczy rodzice pracowali, jak ciężko pracowali, mama w sklepie, ojciec w hucie. I ja byłem takim właśnie wnuczkiem, synem dziadków. W przedszkolu byłem przez chwilę, ale ponieważ przedszkole było na parterze sąsiedniego bloku, to jakoś tak chyba drugiego dnia przez ten balkon wyszedłem, żeby się bawić w naturalny sposób do moich kolegów, którzy nie chodzili do przedszkola, a widziałem, jak grają w piłkę za oknem, no i uciekłem z przedszkola. Zrobił się jakiś wielki raban, no i to był mój ostatni dzień w przedszkolu. Powiedziałem, że będę zawsze uciekał do kolegów i nie zgadzałem się, tupałem nóżką, że nie będę tam siedział i rysował, bo wolę chodzić po drzewach, grać w piłkę i tak dalej. No i wtedy już przeszedłem zupełnie pod opiekę swoich dziadków, co było cudowną rzeczą, bo to było wychowywanie przez dziadków, to nie było jakieś tam szczególne rozpieszczanie, nie? Bo tak się mówi, że dziadkowie to rozpieszczają. Nie, dziadek był takim wspaniałym facetem, który tak potrafił ze mną rozmawiać jak równy z równym. I to jest coś, to jest moje genialne wspomnienie właśnie mojego dziadka i tak staram się teraz, będąc dziadkiem, tak rozmawiać ze swoim wnukiem. No i takie mam, tak zapamiętaną mam te taką wczesne dzieciństwo i młodość, jako coś fajnego i przyjemnego. Z tego, co słyszę, lubił pan zawsze iść pod prąd w takim razie w tym przedszkolu. Później pojawiła się szkoła, był taki moment, w którym ten raban zrobił się tak porządny, że już trzeba było albo wzywać rodziców, albo pamięta pan naprawdę dobrą anegdotę, która gdzieś tam jak sposób na Alcybiadesa wybrzmiewa w tych historiach dotyczących dzieciństwa u pana w głowie mocno? Wie pan, ja myślę, że wśród słuchaczy znajdę zrozumienie, kiedy powiem, że te najlepsze anegdoty zupełnie nie są do zacytowania na antenie radiowej przed mikrofonem, ale tak to wygląda, że ja nawet ostatnio w jakimś z wywiadów tak skonstatowałem, bo my często pytani jesteśmy właśnie o takie rzeczy i wtedy następuje taka nasza własna rewizja tego, co się działo, sami sobie przypominamy i sobie uświadomiłem właśnie, że ta szkoła podstawowa jakoś tak przeszła. Ja wystartowałem do liceum i po pierwszej klasie liceum dostałem taki biało-czerwony pasek na świadectwie. Byłem takim wspaniałym uczniem, ulubieńcem mojej polonistki. I coś mi się kliknęło w głowie po tej pierwszej klasie, poprzestawiało. Ja pojechałem na tak zwany gigant, czy jak to nazwać. Pojechałem na Mazury z trzema moimi kolegami. No i tam się zaczęło bardzo dużo dziać, już nie będę opisywał dokładnie, ale działo się od rana do nocy i w nocy spotykaliśmy na tym szlaku wiele fajnych ludzi starszych od nas, gadało się, coś tam człowiek zaczął kumać, rozumieć albo ulegać jakimś wpływom, no nazwijmy to tak enigmatycznie trochę. W każdym razie jak wróciłem do tej drugiej klasy swojego liceum, to już zdecydowałem się, że pewnych rzeczy, których nie chcę się uczyć, to się po prostu nie będę uczył i tyle. No i to doprowadziło do takiego momentu, że gdzieś w okolicach już trzeciej klasy liceum, to już ledwo zdałem do tej czwartej klasy, a potem miałem jeszcze problemy z zakwalifikowaniem, czy jak ktoś nazywa mnie, do egzaminu maturalnego. No ale skracając, wszystko dobrze się skończyło, maturę zrobiłem, ale ten czas takiej młodości licealnej to był dosyć szalony. I rozmawiamy o tym, jak życie przeżyć, tak mi się wydaje, dobrze, jak nim dobrze zarządzać i dobrze żyć. Zarządzał pan dobrze, bo żeby ogarnąć szkołę w taki sposób, by zakwalifikować się do matury, wcale mówi pan, że nie było w pewnym momencie najłatwiej. Rozumiem, że tryb życia pod tytułem właśnie, że życie trzeba przeżyć, towarzyszył panu zawsze. No, myślę, że tak. Myślę, że tak, no bo jakiś taki ten mój życiorys jest, od pewnego momentu już jest poukładany, ale wcześniej to różnie bywało.
No tak jak wspominałem o tym egzaminie, później zdecydowałem się zdawać do szkoły teatralnej. Proszę bardzo, zdałem za pierwszym razem do warszawskiej szkoły teatralnej. Po roku mnie wyrzucili, więc... Dlaczego akurat do warszawskiej? Było coś takiego pięknego już wtedy w Warszawie, co pana tu ściągnęło, czy jednak... Nie wiem, to tak odruchowo, bo część mojej rodziny mieszkała w Warszawie. Ja pamiętam, że od najwcześniejszych lat przyjeżdżałem do Warszawy, ponieważ pochodzę z niewielkiego miasta w Kieleckim, z Ostrowca Świętokrzyskiego, to ten przyjazd do stolicy, do Warszawy był zawsze czymś takim, no, takie inne życie, te ulice zatłoczone, no, ruch, tempo życia, więc dla młodego człowieka to było, dla mnie było naturalne, że no, przez myśl mi nie przeszło do Krakowa, w Krakowie te same zabytki bez sensu. Natomiast ta Warszawa mi się właśnie tak otwierała takim... Zresztą ówczesna moja dziewczyna też zdawała na uniwersytet, więc tak jakby poszliśmy razem. Natomiast później z Warszawy mnie wyrzucili, później musiałem się trochę poniewierać po różnych szkołach. Byłem sanitariuszem, żeby nie pójść do wojska. Ta ucieczka przed wojskiem trwała dosyć długo. Później zdałem do Wrocławia. No i później to już się tak powoli zaczęło układać, chociaż trudno mówić o w jakim sensie poukładanym życiu, tak jak patrzę na moich znajomych, przyjaciół, trudno mówić o takim życiu w zawodzie aktora. Zwłaszcza aktora, który no, ma propozycje filmowe, ciągle gdzieś jadę, albo gdzieś na jakiś plan, albo gdzieś z teatrem, albo z teatrami impresaryjnymi. No całe moje życie to jest głównie kalendarz i układanie. Czyli karawela jedzie cały czas jakimś torem, ale ta warszawska szkoła się na pana obraziła, czy pan się na warszawską szkołę bardziej obraził? Nie, ja się nie obraziłem na warszawską szkołę, no. Nie wiem, tak profesorowie zdecydowali, że się do tego zawodu nie nadaje. Ja potem... To było nadawanie się lub też nie subordynacja lub subordynacja w określony sposób? Czy to kwestia charakteru wchodziła w grę, czy to kwestia umiejętności? No, my nie dostawaliśmy informacji. Został pan usunięty z listy studentów z tego czy tamtego powodu. No i co pan wtedy poczuł? No, co ja poczułem? Dowiedziałem się, że jestem, nie ma mnie już na liście studentów drugiego roku. Tam w szkole teatralnej chyba teraz też tak jest, że następowała taka największa i zasadnicza selekcja właśnie po pierwszym roku, że o kim profesorowie decydowali, że się nie nadaje do zawodu. No to właśnie po pierwszy rok był takim sprawdzaniem tego i wtedy nie tylko ja, tam chyba kilka osób poleciało, zresztą po każdym roku był taki przesiew. Natomiast no... To jest trochę tak, że ja musiałem sobie odpowiedzieć na pytanie, czy ja tak naprawdę tego chcę. W związku z tym pojechałem natychmiast po wyrzuceniu, pojechałem natychmiast na egzaminy do szkoły krakowskiej, bo to się tak zbiegało w czasie, że mogłem jeszcze tam zdążyć na egzaminy, szybko złożyłem papiery i zacząłem zdawać te egzaminy do Krakowa i całkiem nieźle mi szło. I przeszedłem przez jedną kwalifikację, bo tam były takie stopnie, przez drugą kwalifikację i na trzeciej, tej finalnej. Ktoś mi zadał pytanie, czy ja miałem jakieś związki z teatrem wcześniej. I ja nieopatrznie powiedziałem, że owszem, byłem przez rok w szkole warszawskiej, tylko zostałem usunięty. No taki szczery chłopak byłem do bólu. No i wtedy państwo poprosili, żebym zaczekał za drzwiami chwilę, po czym poprosili mnie jeszcze raz i powiedzieli, że bardzo im przykro, ale ponieważ nasi koledzy w Warszawie zauważyli coś, co nie predestynuje pana do tego wykonywania tego zawodu, to my nie możemy podejmować tego ryzyka. I kiedy rok później zdawałem do Wrocławia, to już tego błędu nie popełniłem. Rozmawiamy o młodości i trochę takich kolejach, które bywały kręte, bywały na pewno też trudne, bo dzisiaj z perspektywy dorosłego mężczyzny, który ma już za sobą cały ten dorobek i jeszcze przed sobą, jest łatwiej na pewno spojrzeć, ale kiedy ma się 20 parę lat i zostaje się usuniętym z jednej szkoły, w drugiej trochę idą sztampą szkolną w Krakowie i niekoniecznie chcą ryzykować, to na pewno świat się trochę załamuje. Jeszcze dodatkowy bagaż tego, że rodzina
pewnie chyba nie była jakąś wielką, powiedzmy, taką dozą wsparcia, jeżeli chodzi o wspieranie pomysłu życia artystycznego. Musiało nie być to lekkie. Jak sobie pan z tym poradził? No tak, tak. Moja prababcia, co często cytuję żartobliwie, powiedziała takie fajne zdanie, że w naszej rodzinie, synku, wszyscy mężczyźni pracowali w hucie, wszyscy byli porządni, a ty będziesz aktorem. No tak, takie było wyobrażenie, no nie wiem. Ale babcia słuchała tego słynnego radia, niekoniecznie była mocno zanurzona w świecie filmów, czy też aktorstwa? Ja myślę, że to nie chodziło o aktorstwo, tu bardziej chodziło o podtrzymywanie jakiejś tradycji rodzinnej. Pewnie gdybym powiedział, że chcę zostać lekarzem albo prawnikiem, to babcia by Czyli też powiedziała. Czyli aktor to nie zawód w skrócie w tamtym momencie. No, to już na pewno. No, natomiast ważna była ta tradycja. Mój pradziadek, dziadek, ojciec, wszyscy pracowali w tej ostrowieckiej hucie i to było taki rdzeń, to było istotne. Symbol męskości. I tak powinien mężczyzna pracować tutaj. Tak się to utarło. No ja oczywiście nie miałem zamiaru pracować na zmianę i wieść takiego życia hutnika już dosyć wcześnie. Kiedy wiedziałem. Wcześnie? Oj, bardzo wcześnie. Chociaż muszę przyznać, że była w tym zasługa mojego ojca, który nie spełnił swojego marzenia o byciu marynarzem. W związku z tym w moim domu cała biblioteka, na której ja się uczyłem czytać, to były książki marynistyczne, niespełnione marzenie mojego ojca. W związku z tym ono tak bardzo szybko zostało przetransmitowane na mnie i ja całą szkołę podstawową, to ja byłem przekonany, że ja idę do wyższej szkoły morskiej, że będę marynarzem, jak mój wuj, jeden z moich wujów właśnie, który nas tam w tym ostrowcu odwiedzał w środku zimy, przywoził banany opalony na brąz, bo wrócił z jakiegoś rejsu w dalekie kraje. No więc tylko, że później, kiedy się okazało, że Wyższa Szkoła Morska to jest głównie matematyka i fizyka, no to jakby musiałem z to tego... Czy w takim razie aktorstwo to też swego rodzaju służba? Nie, no to pan dotknął jakiegoś takiego ogromnego zagadnienia. Służba, to już są wielkie słowa. W nawiązaniu oczywiście do tej marynarki, czy możemy jakkolwiek przenieść kalką też... Myślę, że nie. Zostawmy to morze i tą marynarkę. Czyli intencja zawodu aktora była kompletnie inna. Ja po prostu dosyć wcześnie poczułem taki bakcyl bycia na scenie, kontaktu z widzem, z widownią. Mieliśmy kabaret szkolny, to już było fajne, zabawiać ludzi. Poczułem coś takiego... Oczywiście najbanalniej w świecie konkursy recytatorskie i tak dalej. Wspominał pan o polonistce, która też jeden tekst popchnęła w panu w dobrą stronę pod kątem reżyserskim, żeby podejść do swojej pracy. Tak, ale to było dosyć wcześnie. To pani, kochana pani Irma Antonia, która pierwsza dała mi wiersz do powiedzenia na Akademii jeszcze w podstawówce. A później moje relacje z kolejną polonistką nie były tak dobre. To znaczy to, co wspominałem po pierwszej klasie liceum, były bardzo dobre, a potem zaczęły się bardzo psuć, bo ja byłem jednym z tych, co to mówili, no... Nie będę cytował Gombrowicza, bo to wszyscy znają, że ten Słowacki wielkim poetą był i tak dalej. Ja niekoniecznie się z tym wszystkim zgadzałem, ani z programem, który nam proponowano w liceum, więc jakby wolałem iść swoją drogą, co sprzeciw mojej polonistki ogromny budziło. To doprowadziło to do tego, że kiedy zadała ludziom pytanie w czwartej klasie, kto gdzie chce zdawać i jak ja powiedziałem, że będę próbował do szkoły teatralnej, to powiedziała: prędzej mi kaktus wyrośnie, niż ty się dostaniesz do szkoły. No więc dostałem się... Wysłałem kaktusa. No kaktusa nie wysłałem, bo jakby później po roku utarty nos miałem, bo jednak mnie wywalili, więc pani poloniska miała rację, ale wtedy w dalszym ciągu na przekór i profesorom warszawskim i mojej polonistce postanowiłem zdawać i dalej to już państwo wiedzą, że jakoś się tam udało i trwało. Aktor Mirosław Baka, rozmawialiśmy trochę o tym, że całe życie pod prąd. Czy mówiąc językiem dzisiejszym, pan jest rebelem? Rebelem? Czy to jest taki... Coś od rebelianta, tak? Coś od rebelianta.
Nie, myślę, że nie. Znaczy, bardziej rozmawialiśmy o młodości. Wtedy to tak było, że ciągle chciałem inaczej, na przekór, ciągle mnie korciło, żeby jakieś tam utarte schematy likwidować. Natomiast teraz jestem już po tej stronie... Właściwej? Nie powiedziałbym, że właściwej, ale bardziej konserwatywnej, jeśli chodzi o teatr, aktorstwo. No bo to tak mógłbym teraz przełożyć. Nie buntuję się przeciwko młodym reżyserom, tym swoim konserwatyzmem, tylko idę za tą rebelią, to znaczy staram się być. Ale idzie pan w duchu myślenia, że trzeba z młodymi naprzód iść? No dokładnie, to chciałem powiedzieć, że był taki moment, kiedy jakby przyszedł do Polski, tak się mówiło, że zbliżył się do nas tutaj ten teatr niemiecki, nie? Takie było, właśnie to było takie schematyczne sformułowanie na temat, zbliżył się teatr po prostu jakiś bardziej nowoczesny, bo ja jeszcze zaczynałem pracę w teatrze, w tym teatrze, który jak grało się Damy i Huzary, no to się ubierało w mundury dam i suknie, znaczy odwrotnie, mundury huzarów i suknie dam. Czyli taki bardziej konserwatywny, to były jeszcze lata 80., natomiast później przyszedł ten taki szalony okres tego teatru, który został wywrócony do góry nogami, gdzie wszystko trzeba było zniszczyć, te zasklepione formy, kiedy przychodzili reżyserzy i proponowali już granie bez kulis, że tak nawiążę. Kulisy już dawno zniknęły z teatru, ja nie wiem, kto ostatni raz widział gdziekolwiek w teatrze kulisy, jakieś scenografie szalone. No i co? I na początku jeszcze jakoś tak tupałem trochę nogą, trochę nie chciałem w to wchodzić, ale później zrozumiałem, że to kompletnie nie ma sensu, funkcjonowanie w teatrze na przekór teatrowi, więc... Ale myślałem, że pan jest specjalistą od odchodzenia od formy, łamania jej, zrzucania... Może z biegiem czasu się stałem, ale ja mówię o tym momencie takim gdzieś tam w 90-tych latach, kiedy się jeszcze trochę buntowałem, ale na szczęście spotkałem na swojej drodze i dobrych, niekoniecznie młodych reżyserów, którzy również zaczęli już jakby w ten świeższy, że użyję takiego określenia, teatr wchodzić, a później młodzi reżyserzy, którzy przynosili jakieś nowe spojrzenie. A poza tym z biegiem lat już wtedy rodziła się we mnie, albo inaczej dochodziła do głosu, taka pokora aktorska. To znaczy ja wiedziałem, że nie jestem tym, który już wszystko wie na scenie i teraz ja będę dyktował, jak to się powinno robić. Tylko z dużą dozą właśnie pokory i ciekawości brałem to, co ludzie mieli do zaproponowania, reżyserzy i oczywiście, jeśli byli dobrzy. No ale lata 90., ja też słaby jestem, zawsze byłem z matematyki, może to jakiś klucz, żeby ta rozmowa potoczyła się dobrym torem, ale jeśli cofniemy się do lat 90., no to taki dzisiaj można by rzec połowa tej pięknej drogi. Tej mojej drogi. No tak, ale ja już byłem w jakiś tam sposób, no ja zacząłem ukształtowany, już zdobyłem jakąś pozycję w swoim teatrze, w Teatrze Wybrzeże. Zacząłem grać duże, większe, główne role, ważne role. To był tam i Hamlet, był Ryszard III, był Tytus Andronikus, więc już mówię o takich szekspirowskich gigantach. No ale jak ten młody chłopak, który z jednej strony od zawsze łamał schematy i chciał żyć poza formą, jednocześnie kochał formę w teatrze i żył życiem właśnie pod tytułem takim, że tylko Szekspir i tylko powiedzmy teatr, który ma nadane pewne kanony, o tak bym to ujął. No właśnie, no widzisz pan, no teraz pan zdefiniował troszeczkę to moje pokręcone życie. Bo czyli jestem trudno... pełen sprzeczności, Mirosław. Jestem pełen sprzeczności, tak, i to wciąż tak było i trudno właśnie... No, właśnie my to mamy, głównie aktorzy, że w takich wywiadach trzeba to wszystko układać na nowo i systematyzować, a to się, kurczę, nie da, no bo były takie momenty w życiu, kiedy było tak, kiedy było zupełnie inaczej. Nie wiem, już chyba kiedy w okolice 80. będę spisywał jakiś pamiętnik. A jakby pan miał dać tytuł swojej książce, to jaki by pan dał tytuł, jeśli by to była autobiografia? No nie wiem, absolutnie nic mi nie przychodzi do głowy, nie, popieprzone życie to nie, ono nie jest popieprzone, to nie o to chodzi. Kiedy obserwuję pana, to mam wrażenie, że bije
duża doza spokoju, przemyślenia, stabilności, chęci panowania nad swoim życiem i trochę tym, co się właśnie naokoło niego dzieje, a z drugiej strony wybrzmiewa mocny humanizm, zainteresowanie brakiem formy, jednoczesne chwytanie życia za rogi i zastanawiam się, jak te dwa nurty się przenikały. Wszystko prawda i wszystko się zgadza, ale jak pan zaczął tak mówić, spokój, to od razu przyszła mi na myśl moja żona, która by popatrzyła na pana z politowaniem, myślała, proszę pana, pan nieuważnie patrzy. Ale ma pan krótki ląd, czy jednak mimo wszystko jest pan po prostu w domu sobą, a na zewnątrz charakteryzuje pana właśnie cecha taka, nie, bym powiedział, tak, zamkniętego, tak mnie ludzie postrzegają, wie pan, tak jestem postrzegany. Błędnie. Nie mówię, że błędnie, bo i to jest we mnie, i to jest we mnie. No, zdarzy się taka praca, nie wiem, siedzę przy stole na próbie czytanej w teatrze i mogę się nie odezwać przez 2,5 godziny, a w 3 godzinie krzyczę, kłócę się, więc nie wiem, ja myślę, że to jest ludzkie po prostu, ale nie wiem, może po prostu było sporo takich ról w moim życiu, gdzie ten mój spokój, czy taka rodzaj stateczności, czy takiego, jeszcze nie wiem, jakiego użyć określenia, no ale to, co sprowokowało pana do użycia takich, a nie innych epitetów na mój temat, no, że to się jakoś eksplikowało w moich rolach i tak mnie ludzie zaczęli postrzegać, albo nie wiem, że takie zdjęcia mi robili, kiedy jestem poważny. Ale to nie jest całe życie. Ale po rolach był pan obsadzany w jakiś konkretny, zawsze schematyczny sposób? Zdarzyło się coś takiego, że tęsknił pan za pewną wersją siebie? No tak, wie pan, był taki moment bardzo wyraźny, gdzieś tam w 90-tych latach, kiedy używało się takiego, w cudzysłowie, określenia, jeden z twardzieli polskiego kina, prawda? Było tam, kiedy z Bogusiem Lindą gdzieś tam graliśmy jakichś, a to gangsterów, a to żołnierzy, a to no i z innymi aktorami oczywiście. I kiedy zdarzały mi się takie role właśnie, czy jakiś tam Szajbiński w serialu, gdzie był takim komisarzem, takim twardym gościem, nie? No to było coś takiego, że był taki moment, że ja tęskniłem za czymś innym, ale na szczęście w moim pokręconym życiu zawsze funkcjonowały dwie sfery, to znaczy film i teatr. I w teatrze, tam moim wybrzeżu, przychodzili ludzie na spektakle, na przykład Tu, tam Szefera, czy Się kochamy, Szizgala. Przychodzili i widzieli mnie kompletnie innego, komediowego aktora, który rozśmiesza ludzi. No i to było bardzo sympatyczne, kiedy ludzie przychodzili po spektaklu, to po autograf, a to żeby zamienić dwa słowa i pierwsze, co ja słyszałem, no myśmy sobie nie wyobrażali, że pan może być taki śmieszny. I to było dla mnie bardzo, bardzo dobre, takie odświeżające, że tam mogłem sobie pograć zupełnie inaczej. A te role, które pan dostawał w filmach, one pasowały do tego, jak pan się czuł ze sobą, powiedzmy, jako mężczyzna w tamtym momencie? Bo padło też takie piękne zdanie w jednym z tych filmów, że jest pan po prostu romantykiem i zastanawiałem się, czy w całym tym anturażu gangsterki, żołnierstwa, czy ciemnej skóry istniał w panu zawsze ten element kruchości, pociągu do, powiedzmy, życia właśnie stylem romantycznym w tym kanonowym, powiedzmy, myśleniu, jeżeli chodzi o klasycznego romantyka. A wie pan, ale myślę, że tacy najciekawsze takie role takich właśnie twardych facetów to są, nie mówię o, mówię na przykład o amerykańskim kinie, to zawsze są faceci, którzy również mają coś takiego gdzieś tam z tyłu głowy, gdzieś w oczach, że może tam coś siedzi, jakaś wrażliwość, jakiś romantyk. No nie tylko chodzi o to, że facet patrzy, bierze karabin maszynowy, rozwala wszystkie. Ja myślę, że to ta druga strona w połączeniu właśnie z tą twardością, ona dopiero wtedy daje pełen obraz i to jest najciekawsze. Więc jeśli... Rozumiem, że pan również sięgał do swojej studni. Nie, ja nie sięgałem, bo to nie o to chodzi, że ja teraz zagram twardziela, tylko tutaj wrzucę gdzieś, jak
jakieś posole to jakimś romantyzmem. Nie, po prostu to chyba gdzieś kamera widzi w człowieku. To znaczy, jeśli ja jestem tym gościem, który potrafi być i wrażliwy i usmarkać się na jakimś wzruszającym filmie i obejrzeć komedię romantyczną z przyjemnością, że nie tylko jestem tym, który wie, jak Glocka załadować, czy tam kałachem się posługiwać, to kamera to zobaczy i myślę, że też możliwe, że tak reżyserzy o mnie myśleli, że owszem, twardziel, ale który coś tam jeszcze, no, twardziel, jak to się mówi, o miękkim sercu, to są jakieś takie gołębie, gołębim sercu, okej, okay, no. No to są takie fajne rzeczy i ale myślę, pan że próbował tak... przed tym uciekać? Czy nie, broń Boże, broń Boże. W ogóle pewnie przez większość czasu to ja sobie nie zdawałem sprawy, kiedy udało mi się to gdzieś tam przemycić w jakiejś roli jakiegoś komisarza czy innego. Ale takie poczucie, że ludzie myślą kategoriami właśnie twardziel polskiego kina albo taka powiedzmy postać, która właśnie w czarnym golfie na tle czarnych ekranów sprawia wrażenie nieco bardziej mroczne i niekoniecznie bardzo romantyczne. Panu pasowała z perspektywy prywatnej? No, odpowiem panu w ten sposób. Pasowała czy nie pasowała? Rzadko kiedy w Polsce aktor może tak sobie sterować tym, jakie role gra i jakie są mu proponowane. Więc jeśli dostawałem takie propozycje, to miałem do wyboru tylko albo grać, albo nie grać. No, wiadomo, że aktor narzeka, jak ma albo za mało, albo za dużo pracy. Natomiast pana dorobek artystyczny i też powiedzmy to, co już się udało zrealizować, to na pewno role, z których można być dumnym. Zastanawiam mnie tylko, jak się żyje życiem, powiedzmy, spokojnym, wyważonym, albo chociażby takim dążącym do wszystkich stanów ciszy, w momencie, w którym głos załadowanego Glocka zawsze na ekranie wybrzmiewa w konkretny sposób. Nie, to nie, ale... Żeby nie było, że ja narzekam, że grałem wyłącznie takie role, bo udało mi się też zagrać kilka innych ról, może chciałbym więcej tych innych, no ale było jak było, nie narzekam na swoją przeszłość, w ogóle niczego nie żałuję, co zagrałem. Natomiast jeśli chodzi o to życie, to jakby w taki dosyć naturalny sposób się dzieje. To ja się nad tym na co dzień nie zastanawiam, nad tymi wielkimi pytaniami z wywiadów, tylko sobie żyję swoim życiem i ono prowadzi mnie przez te różne meandry. Raz jest tak, raz jest inaczej, a jakby moja podświadomość, moja intuicja prowadzi mnie za rękę w te rejony i w taką ścieżką, która jest dla mnie i dla moich bliskich najwłaściwsza także. A ta intuicja w życiu zawodowym czerpała też, powiedzmy, z jakichś takich pokładów inspiracji, które pan po prostu w sobie ma? Czy pan, podchodząc do każdej kolejnej roli, nawet i dzisiaj, inspiracji szuka? Oczywiście, że szukam, ale to nie zmienia faktu, że czerpała, że to jest, wiem, to, no w tym zawodzie człowiek sprzedaje swoją wrażliwość w taki czy inny sposób, a wrażliwości się no, nie nabywa jakby z czytania gazet czy wiadomości, tylko nabywa się ją z obcowania ze sztuką, czyli z czytaniem książek, oglądaniem dobrego kina, oglądaniem sztuki w każdej postaci, przyglądaniem się tej sztuce, bo nie wystarczy ją oglądać, ale trzeba się za każdym razem przyjrzeć. I co pana z perspektywy sztuki pierwszy raz najbardziej zakuło? Jaka książka, jaki obraz, jaki film pamięta pan w swoim życiu tak mocno, że kiedy myślimy o inspiracjach, to pan wie, że to był taki moment, kiedy struna zadrżała? Nie. Nie pamięta pan? Nie. Nie, za dużo tego było. To nie da się tak powiedzieć, że to jakiś jeden film mnie zmienił na całe życie albo coś, co zobaczyłem. No ale kiedy widzę pana oczy, kiedy mówi pan o pierwszej polonistce, to one się w tym momencie świecą. To była taka pierwsza osoba, która nadała panu jakiś taki, powiedzmy, kurs na to, co właściwe? Nie, to nie jest tak. Polonistka w szkole podstawowej mogła być dobrą, przyjemną panią, bardzo sympatyczną, która nagle powiedziała: Mireczku, pomyśl o tym, co ty mówisz w tym wierszu. No nie klep go, tylko pomyśl, kto to mówi, te słowa. Najprostsze rzeczy powiedziała tam czwarto czy piąte
klasiście, tak chyba byłoby po polsku. I jakby zaszczepiła, takie ziarenko wrzuciła w moje życie, że trzeba, jak się czyta wiersze, to trzeba pomyśleć o tym. I potem to jakby naturalnie się działo, no tak jak w pana życiu, jak w każdym życiu. Czytało się jakieś wiersze, jedne robiły na człowieku wrażenia. No tak, ale ja na przykład miałem polonistkę, która potrafiła wbrew, powiedzmy, temu, co w programie podać, czy właśnie Gombrowicza jeszcze to i jeszcze Witkacego na przykład to, a to nie jest normą czy standardem z perspektywy tego, co odbywa się na co dzień. I później jak człowiek obcuje z tym, co ktoś mu poda, to ma nieco bardziej szerzej otwarte oczy, już samemu zdecyduje się na tę, a nie tę wystawę, pójdzie do tego kina. Tak, ja rozumiem, co pan mówi, ale to, znaczy, nie przypisywałbym jakiejś szczególnej roli ani pani kochanej Irmie, polonistce pierwszej, bo to był okres szkoły. Późniejsza polonistka, owszem, rozszerzała nam jakby te horyzonty lektur i tak dalej, i chociaż nie rozstaliśmy się w przyjaźni, to szanuję ją za to. Ale to był taki czas, kiedy najwięcej można, myśmy poszukiwali, proszę pamiętać, że to były lata 80., jakieś zamknięte, stan wojenny, jakieś takie komuna. Nie mieliśmy możliwości jechać do Florencji sobie na wystawę, bo nie było paszportu. No lipa byłaby ogólnie rzecz biorąc. I my szukaliśmy tych inspiracji. Właśnie każdy, co kto załapał gdzieś tam, ktoś komuś coś powiedział, jakby we własnym gronie. Miałem bardzo sympatyczne, bardzo fajne grono, które wspominam bardzo mile, przyjaciół, rówieśników, albo tam różniliśmy się tam rokiem, dwoma latami, ale w tym okresie liceum to było niesłychanie burzliwe życie. Myśmy nie siedzieli tylko słuchając Deep Purple, no oczywiście myśmy słuchali hard rocka, początki, no muzyka fajnie, dużą rolę odegrała, ale właśnie chciałem też, ale to były też rozmowy właśnie o lekturach, co czytałeś, jak ktoś mi powiedział, że ta książka jest super, a ten, o książki było wtedy trudno wręcz, nie takie dobre książki, czy z drugiego obiegu, czy to trzeba było wszystko zdobywać. No dzisiaj pan dorastał w innych czasach i dzisiaj są inne czasy, bo ja wiem, bo mam synów w tym wieku, to wiem, jak ich młodość przebiegała, jak to wszystko się działo wokół nich. Natomiast w tamtych czasach było trochę inaczej. Kombatant się odezwał, ale niestety tak to wyglądało, więc te inspiracje, one powoli się musiały rodzić w nieco inny sposób. Nie było internetu wówczas. Trzeba było zdobyć jakiś album z malarstwem, coś pooglądać. Co się panu w sztuce podobało i podoba do dzisiaj najbardziej? No ale co, chce pan, żebym okres wymienił? Nie, chcę, nie, to nie jest de facto sprawdzian z wiedzy dotyczący historii sztuki. Nie, myślę sobie kategorią tego, że kiedy mówimy o inspiracjach, o tym, do czego człowiek lubi zaglądać, to chciałbym poznać de facto. Wie pan, to jest tak, że ja się nie dam sklasyfikować, okay, ani nie jestem w stanie się sam siebie sklasyfikować, bo w moim obcowaniu ze sztuką zawsze było tak, że ja ten obraz coś do mnie mówi. Ja uwielbiam na niego patrzeć, uwielbiam do niego wracać, ale to nie znaczy, że w tym okresie powstałe obrazy wszystkie na mnie oddziaływują. Potem przeskakuję do innego okresu, gdzie zobaczyłem jakiś... To wszystko jest tak samo z książkami. No, ten rodzaj pisarstwa do mnie nie przemawia, ale to nie znaczy, że ja w tym rodzaju pisarstwa, w jakimś tam, no nazwijmy to, przedziale, nie znajdę jakiejś książki, do której będę wracał. Kiedy po latach wrócił pan do Chłopów, to jak inaczej patrzy się na tę książkę z perspektywy czasu, bo okres Młodej Polski to też ciekawy okres w sztuce i takiego wywrócenia też, o którym rozmawialiśmy, trochę odejścia od formy, więc wydaje mi się, że wachlarz możliwości inspiracji do na przykład Chłopów jest ciekawy. Ale to pan mówi o dwóch kosmosach, dwóch różnych, o inspiracjach do tworzenia roli i no nie wiem, o drugim odczytaniu Chłopów. To, bo to precyzując, nie, oczywiście to czytanie Chłopów teraz ze świadomością, że ja mam grać Borynę, to jest kosmicznie różne czytanie Chłopów. To jest nagle zupełnie się, to wie pan, to jest tak jak
jakby młody człowiek uczy się muzyki, uczy się nut, ale zanim się nauczył tego wszystkiego, słucha koncertu de Dur Czajkowskiego i odbiera go w całości. Fajna muza, nieźle. A potem, 2 lata później, albo 5 lat później, jest już młodym dyrygentem, który ma przed sobą partyturę koncertu Czajkowskiego i musi poprowadzić orkiestrę. No albo jest solistą, skrzypkiem i musi ten koncert wykonać. No przecież to są dwa zupełnie inne usłyszenia, zobaczenia tego, tego samego materiału. Rozdzielmy w takim razie te kosmosy. No więc to drugie przeczytanie chłopów to już było takie niesłychanie wnikliwe, uważne. Ono już było z perspektywy Boryny w tym całym świecie wsi Lipce. To było wyszukiwanie wszystkich tych nutek najbardziej ukrytych przez Reymonta, gdzieś tam pochowanych. To było układanie z tego takiej własnej mozaiki, nie tylko sposobu patrzenia na te Lipce, na tych ludzi, z którymi mam rozmawiać, grać, lubić, nie lubić. I mówię tu nie o aktorach, a mówię o postaciach, z którymi styka się Boryna. Także to już takie, nazwijmy to w cudzysłowie, zawodowe przeczytanie tych chłopów się odbyło. No natomiast inspiracje, to co mówiłem wcześniej, inspiracje, ja myślę, że aktor czerpie, w ogóle nawet sobie nie zdaje sprawy z tego, w którym momencie czerpie inspirację. Bo ja często mówię, że jeśli chodzi na przykład o ludzi, to że ja gromadzę gdzieś tam w świadomości i również w podświadomości jakąś bibliotekę spotkanych, napotkanych, zobaczonych ludzi. Ludzi, którzy później pomogą mi w konstruowaniu postaci. Czy to w filmie, czy w teatrze. Ja przyglądam się panu, pani, chłopcu i strasznie mnie to rajcuje patrzenie, co to musi być za człowiek, dlaczego on tak chodzi, a nie inaczej. A ten facet patrzy tak dziwnie, czy on co... Przyglądanie się ludziom, bo to jest dla nas najważniejsze, więc taka inspiracja na przystanku autobusowym, to są wielkie inspiracje, bo nie mówię o Michale Aniele, czy o grupie Laocoona, bo to są inspiracje innego typu, to jest jakieś uwrażliwianie, natomiast inspiracje pochodzące z całego życia, mogłem powiedzieć z całego dnia, ale rozszerzam to do całego życia. Wciąż się zbiera takie inspiracje i najzwyklejsze rzeczy stają się inspiracją. I podczas tych 3 lat zdjęć, co pana zaskoczyło najbardziej? Ale pan mówi o chłopach? Co mnie zaskoczyło najbardziej? No, skoro czerpie pan anegdoty, czerpie pan inspiracje z napotkanych spotkań, no to może był ktoś, kto sprawił, że te 3 lata stały się magiczne lub straszne. Może była historia przy na przykład zdjęciach. A to jest taka dziennikarska chęć wyciągnięcia jakaś anegdotka, co... Nie oczekuję tego. Nie, zastanawiam się, czy ten proces przebiegał na przykład właśnie w taki sposób, że stał się dla pana jakąś ciekawą podróżą, pocztówką, pięknie namalowaną, jak też wiemy już finalnie w tym obrazie, czy też stał się jakimś po prostu rozdziałem, który pan rozpoczął i zamknął, czy odegrało to swego rodzaju istotne Dobrze, znaczenie? Jedno i drugie. Był pewnym rozdziałem, był kolejną pracą nad rolą, ważną pracą, jakimś doświadczeniem, ale mówi pan o inspiracji. No co jest ważne? Ogromną rolę odegrała muzyka Luca tam, bo mieliśmy jako aktorzy nauczyć się tańca, prawda? Ja z Jagną, Antek z Jagną, potem wszyscy. Kiedy ja pierwszy raz usłyszałem tę muzykę, to ja z jednej strony byłem zauroczony tym, a potem uświadomiłem sobie, jak wspaniale temu chłopakowi się udało trafić w ten klimat, a właściwie stworzyć ten klimat, który właśnie nas zainspirował. Naprawdę, gdyby to była byle jaka kapela tam grająca coś tam sobie jakiegoś ludowego gdzieś tam, ale ten facet stworzył tę muzykę,
z jakiegoś z wyobrażeń, z przeczytania tych chłopów, z rozmów z reżyserem. On stworzył i on nam ją dał. No i wtedy proszę sobie wyobrazić, jak nam się doskonale to ćwiczyło, ten taniec grało, no bo ta muzyka była ogromną inspiracją. Na przykład pierwsze, co mi przyszło do głowy. Później inspiracją ogromną jest DK, Dorota Welchman, bo jej sposób opowiadania o scenie naprawdę był fascynujący. Ona to miała przemyślane doskonale i sposób, w jaki to wszystko inscenizowała, był nie chcę powiedzieć zaskakujący, bo z wieloma reżyserami pracowałem i różni mieli różne, ale ona bardzo fajnie jakby ciągnęła ten klimat tej opowieści chłopskiej, o tych Lipcach. I to było fajne. Kolejną sprawą, która we mnie zostanie na długo, to jakieś pierwsze i wielkie doświadczenie pracy z Blue Boxem. A właściwie powinienem powiedzieć Green Boxem. To jest domena współczesnego kina, z którą ja tak dużo nie miałem do czynienia i nie myślę, żeby któryś w ogóle w Polsce z aktorów miał tak dużo do czynienia, ile myśmy mieli przy realizacji Chłopów. To była taka praca, którą często w making-offach jakichś amerykańskich filmów się widzi, że oni tam wszystko mają na tych green boxach, muszą sobie wyobrazić, jak fruwają, jak w awatary, cuda i tak dalej. I my dostaliśmy to, może nie w takiej wielkiej porcji, ale trzeba było stanąć na tej hali zdjęciowej, na zewnątrz 30 stopni, my ubrani w kożuchy i teraz brniemy przez śnieg i za nami jest las, którego drzewa pochylają się wskutek wiatru, a my jesteśmy zmarznięci, etc. Albo jest odwrotnie, jedziemy gdzieś jakimiś wielkimi pejzażami pod Lipcami, gdzieś przez pola, a co mamy? Mamy 10 metrów z tyłu zieloną płachtę i to jest o tyle inspirujące, że wymagające, że pobudzające niesłychanie wyobraźnię. Prawda? Bo jak się wywiozą nas gdzieś jakiś plener i kręcimy coś w filmie, ale stoimy gdzieś na tych polach, gdzieś, no to jest fajnie, no to mam za plecami. A teraz nagle to wszystko sobie wyobrazić. I wyobrazić sobie i jeszcze no, dołożyć do tego tę prawdę aktorską, no to jest zabawa, to jest rajcujące niesłychanie. I to jest to, co takie moje chyba najważniejsze wspomnienia z Chłopów. Kiedy udało się obejrzeć cały obraz pełen, film już zmontowany, poczuł pan, że udało się oddać tę atmosferę, że udało się stworzyć właśnie taką inspirację, która przełożyła się później właśnie z Green Boxa na pełen już dla nas widzów widoczny obraz, który oddał te wszystkie emocje, do których wy musieliście sięgać gdzieś dalej w swojej wyobraźni, bo ciężko to sobie wyobrazić z pozycji kogoś, kto ogląda to w kinie. Co dopiero w domu, kiedy obraz jest jeszcze, powiedzmy, zmniejszony i płaski i nawet pewnie nie powinno się tak robić, ale bywa różnie. No tak. Jak to wygląda? Wie pan, to był jeden z tych niewielu momentów w moim aktorskim życiu, kiedy ja naprawdę doskonale się czułem na projekcji. Muszę to przyznać. No, może nie powinienem tego mówić, bo zazwyczaj jest tak, że człowiek jak pierwszy raz ogląda film, w którym zagrał, no przynajmniej ja tak mam, no to robi to z takim, aha, Jezus, to mogłem lepiej zagrać, ach, tutaj kurczę, nie dociągnąłem tego tematu, albo co, widzi się te takie rzeczy, no, takie jest pierwsze oglądanie, później już się to może uspokaja i człowiek potrafi objąć całość jakby takim oglądem bardziej obiektywnym. Natomiast kiedy, może przez to właśnie, że no tutaj forma odegrała ogromną rolę, to znaczy gdyby nam pokazano ten film nakręcony tak jak pierwsi chłopi Rybkowskiego, czyli bez nałożonej tej formy malarskiej, to może ja bym patrzył na to inaczej, ale tutaj po prostu ta wartość dodana, czyli to malarstwo spowodowało, że ja na to patrzyłem jak każdy inny widz, to znaczy mnie to po prostu zachwycało, ja chłonąłem ten cały obraz. Byłem
Przy tym byłem bardzo mile zaskoczony dokładnością tego malarstwa, bo kiedy się gra, kiedy graliśmy, a graliśmy to wszystko, bo każdy niuans, bo to mieliśmy powiedziane, że mamy w ogóle zapomnieć o tym, że będziemy malowani, tylko mamy grać jak w filmie i myśmy faktycznie każdy niuans, każdy detal, tam wszystko, to nie tak jak niektórzy myślą, że stanęliśmy, a potem nas animowano jak myszkę Miki czy kaczora Donalda, tylko myśmy to wszystko tak zagrali, jak to jest namalowane potem. Zagraliśmy to i w trakcie grania rodziły się takie, no, niechciane, ale wątpliwości. Cholera, tu w tym dublu udało mi się zagrać coś takiego zupełnie cieniutko, tak słabo, ale czy oni to wychwycą, czy oni to namalują, czy tym pędzelkiem to drgnienie oka uda się zrobić, ten błysk, czy te palce coś zagrały, czy to zostanie zauważone, czy oni to dobrze pomalują. I cholera, wszystko się sprawdzało. To znaczy ja patrzyłem i z każdą kolejną sceną byłem, Jezu, udało się, jest, widzę, czuję. Także jeśli chodzi o tych chłopów, no to było bardzo przyjemne oglądanie, naprawdę. Kiedy rozmawiałem kilka dni temu raptem z reżyserem, który otrzymał zresztą niedawno nagrodę bestsellerów Empiku w kategorii film właśnie za reżyserię filmu Chłopi, to widać było taką radość z perspektywy niebycia Polakiem tego, że jednak udało się uchwycić, powiedzmy, tę myśl, że kiedy brało się pierwszy raz do ręki stuletnią książkę ponad, która jest często przez wiele osób nielubiana w szkole albo traktowana po macoszemu z kategorii tego bloku, że trzeba, że o Jezu, te opisy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, to jednak udało się to wszystko trochę odczarować. Pan też miał taką myśl, że ten film nieco odczarowuje to, do czego jesteśmy przyzwyczajeni i może trochę odmienić nasze myślenie na temat na przykład tamtego okresu albo samych chłopów. No, wie pan, to taka myśl to zaczęła dopiero przychodzić mi po obejrzeniu chłopów. No tak, tak. Bo ucieszyłem się kilkakrotnie, kiedy jakaś grupa młodych ludzi, akurat tak się złożyło, że ja szedłem ulicą i oni wychodzili z kina z projekcji. Ale to nie, że ja specjalnie poszedłem pod kino, wziąłem podłogę. Obserwować ich, jak na tym przystanku. Przechodziłem, gdzieś byłem zamyślony coś tego i nagle usłyszałem taki rozgwar i nagle obstąpiła mnie grupa młodych ludzi. I to nie było przypadkiem kółko teatralne z tego liceum, czy tam, nie wiem, jaka to była szkoła, no wszystko jedno. Ale to byli ludzie, którzy nagle mówili, wow, to pan, ale super, kurde, niezłe kino. To takie najprawdziwsze, najnaturalniejsze reakcje. Chłopacy jacyś, którzy już tak chcieli być męscy, więc tak podchodzili uścisnąć rękę, popatrzeć głęboko w oczy, Bory nie, tak dalej. Ale to było coś niesłychanie fajnego i to, no, nie wiem, to jest takie jakby w pigułce, ale to myślę, czuć że to czuć wtedy satysfakcję, czy nie? Ogromną, no ogromną satysfakcję. No przecież gdyby popatrzyli na mnie, Jezus, to ten jeden z tych, co tam nudzili nas przez 2 godziny. Ale nie, często słyszałem takie głosy, że właśnie tych chłopów się ogląda trochę jak film sensacyjny. To znaczy, że on każe czekać, co będzie dalej, jak to się skończy, co dalej nastąpi, nie? Że fajnie udało się to tak zmontować, no bo tego materiału było jak zawsze przy takich produkcjach dużo więcej. To sztuka montażu jest niesłychanie ważna. Czasami pierwsza układka to jest nudny film, a efekt końcowy po pracy montażowej jakiejś się okazuje nagle zupełnie innym i fascynującym i sensacyjnym filmem. Więc tutaj też mogło tak być, nie? Bo nakręciliśmy tego materiału dużo. No i jest ogromna satysfakcja. No jest przyjemnie się to ogląda. Oczywiście są, ja wiem, że są głosy takie, że Cepelia nudne i tak dalej, albo tam jakieś zarzuty, że tam ta sztuczna inteligencja, że to się widzi, czuje. No dobra, no ja nie wnikam w to. Oczywiście wiem, jaka była prawda i wiem, ile się ci ludzie namęczyli, bo tam byłem odwiedzić tych malarzy, żeby ich wspomóc, bo harowali ciężko i widziałem to, jak malują, więc wiem, że ogromna praca tam została włożona i jest
no jest przyjemnie, no kurczę, jak się zrobiło coś fajnego, brało się udział w tworzeniu czegoś fajnego, no to jest miłe uczucie, nie? Gratulacje. Nie chcę wchodzić w domenę naszego, powiedzmy, stylu narzekania. Obeszliśmy się trochę smakiem, jeśli chodzi o te Oscary, bo tak weszło najpierw jedna, druga, trzecia informacja, że może się uda. Nie udało się, ale rozumiem, że to w poczuciu właśnie tej takiej, powiedzmy, formy spełnienia nie skrzywiło szyków w żaden jakikolwiek sposób. Nie. Wie pan, znaczy, ja wiem, byłoby, bo wszyscy tak mówili, o, nominowany do Oscara, o, super. Ja wciąż tak się miałem tylko na to taki uśmieszek, bo jakby nie tutaj, no pewnie, no byłoby cudownie, gdyby nagle się okazało, że jest tam, ma szansę, a potem, że wow, jakby dostał, to byłoby w ogóle ponad szczyt marzeń. Nie, to niedobre słowo, bo ja o tym akurat nie marzę, ponad szczyt oczekiwań, ale też nie ma to dla mnie tak wielkiego znaczenia. To jest coś, co zostało zrobione i w tym jest satysfakcja, coś, co zostało utrwalone, to jest nasza praca aktorska, że to gdzieś zostaje, prawda, nikt tego nie skasuje, nie spali kopii, no już w dzisiejszych czasach. Także tu jest największa satysfakcja. Natomiast oczywiście, no, nagrody są czymś fajnym, ale... Ale brzmi to bardzo rzemieślniczo. Czy też tak pan trochę podchodzi czasami do zawodu, czy jednak byłby pan w stanie powiedzieć, marzę o Oscarze? Nie, no... Staram się nie marzyć o Oscarze. Ja w ogóle nie jestem rozpieszczany przez naszą kinematografię jakimiś tam... Kapituły. Kapituły jakimiś nagrodami. W ogóle nie mam żadnej znaczącej nagrody filmowej, chociaż 35 lat już w tym biznesie trwam, więc może to mnie oduczyło po prostu jakiegoś takiego myślenia, że jak nie masz nagrody, to znaczy, że jesteś do kitu. To nie, ja wolę iść przez życie i robić ciekawe role, czy w filmie, czy w teatrze. Chociaż teatr akurat jakoś mnie docenia częściej, może nagrody teatralne mi się zdarzają. Natomiast no nie jest to coś, tak mnie życie może po prostu nauczyło, że nagrody można dostać, nie dostać, czasami są to sprawiedliwie, są, czasami nie ma. Tak, ale to nie zmienia faktu, że ci chłopi powstali, że powstali w takiej formie, która, o, nagrodą jest na przykład ta oglądalność. To jest fajne uczucie, no kurczę. 1,7 mln ponad ludzi poszło do kina, oni by nie poszli tylko wskutek dobrego PR-u, że film animowany, animacja malarska, coś ciekawego, coś innego. Nie. To musiał być dobry film. To już na tym poziomie, na tym poziomie statystyki, to naprawdę musiał być dobry film, który ludziom się podoba, żeby tyle osób na ten film poszło. Postawię tu kropkę, bo wiem, że temat chłopów był eksploatowany wielokrotnie w pańskich wywiadach, natomiast do polskiej kultury wyszło takie stwierdzenie, Barea by tego lepiej nie nakręcił, a wiem, że dopiero co za panem premiera filmu Sami Swoi, czy ci nowi Sami Swoi namieszają też w naszej kulturze w jakiś sposób? Udało się na zdjęciach odczuć jakąś taką fajną, powiedzmy, atmosferę, czy też wtłoczyć coś takiego, co myśli pan, że zostanie z nami na wiele lat? Ja myślę, że tak. Myślę dlatego, że ten film, no nie chcę, przychodzi mi takie sformułowanie, że on jest trochę głębszy niż poprzednie trzy znane nam kultowe opowieści o Kargulach i Pawlakach, chociaż no to nie jest deprecjonowanie tego filmu, to znaczy, że dzięki temu scenariuszowi, który w te trudne czasy konfliktu z Rosją, którego nie można było wcześniej pokazywać, a co Mularczyk już przecież wtedy napisał, że dużo wcześniej, że i też jakby wchodzenie tych młodych ludzi, bo to teraz mówimy o Kargulu i Pawlaku jako o młodych ludziach, wchodzenie ich w dorosłe życie i wybór drogi życiowej, jakieś ważne decyzje i komplikacje z tym związane, to,
to ma trochę jakby taki większy, pełniejszy wymiar w tym filmie i to jest jakby tą wartością dodaną, tym, czego nie było w poprzednich filmach. Znaczy nie chcę nic absolutnie, broń Boże, umniejszać, bo to jest na świętość narodowa i nasze dobro narodowe te trzy filmy. Są genialne komedie, ale to są komedie charakterów, komedie, no bo co tam jest opowieść o socjalistycznej Polsce, czy o różnicach między Polską i Ameryką? No dobra, są. Ale tutaj jest rozmowa o Polakach, o rodzącej się polskości, o tym, co już nie będę się powtarzał, co wcześniej mówiłem. Ja nie mogę się wypowiadać za dużo na temat Kargula, bo mówimy o dwóch ważnych postaciach, prawda? Kargul i Pawlak. Akurat z Karolem Dziubą nie miałem przyjemności takiego obcowania na planie grania, najprościej mówiąc, jak z Adasiem Bobikiem, który gra Pawlaka. I on tego Pawlaka gra przecudownie. On jest po prostu, chłopak się napracował i cudowną pracę wykonał przecież, bo tak wziął wszystko to, co Kowalski nam wgrał jakby na twardy dysk, jak to wygląda, i teraz cofnąć się w czasie i zobaczyć tego utrwalonego w świadomości Polaków Pawlaka, zobaczyć go, jak on był młody. No kurczę, Bobikowi moim zdaniem się to genialnie udało. Nie wyobrażam sobie, żeby ktoś tak kapitalnie naśladował jego chód, sposób mówienia. On to wszystko musiał przejąć po tym aktorze, nauczyć się tego i zrobił to w sposób mistrzowski, naprawdę. I to zobaczyłem, tego doświadczyłem grając z nim, kiedy ciężko mi było powstrzymać się od śmiechu na ujęciu, bo tak śmiesznie. To było wspaniałe po prostu. No nie ma w takim razie lepszej recenzji, więc zapraszamy wszystkich do tego, by ten film obejrzeć. Wspominał pan dzisiaj dużo o teatrze. Ja wiem, że jest w pana sercu bardzo dużo miejsca na teatr. Nie chcę pytać, który konkretnie. Ja byłem bardzo zaskoczony tym, co wydarzyło się na premierze na 6. piętrze. Edukując Ritę to wyjątkowy spektakl. Można powiedzieć tylko albo aż dwójki bohaterów, którzy podają nam tekst w niecodzienny, nietypowy, piękny sposób. Co dla pana było najważniejsze w tej historii? No wiem, najważniejsze było opowiedzenie o ludziach, o człowieku, grając rolę, bo żeby tego nie spłycić do rozmiaru jakiejś takiej komedyjki, takiej zabawnej opowiastki o starszym profesorze i jakiejś wynikającej, i młodej studence, i wynikających z jakichś zabawnych sytuacji z tego, ale z takim założeniem przywitał nas na początku od razu reżyser Żenia Korin, który powiedział, że to jest rzecz niesłychanie poważna i ona jest czasami śmieszna, ale śmieszna właśnie w taki sposób nie farsowy, tylko komediowy, i żeby zagrać dobrze komedię, trzeba grać bardzo serio. I wtedy ten śmiech jest bardzo mądry, jeśli oni znajdują tam rzeczy śmieszne. A tych rzeczy śmiesznych właśnie jest dużo, ale jest też wiele rzeczy niesłychanie prawdziwych, bolesnych i wzruszających momentami, więc jakby udało nam się to w jakiś sposób, udało nam się to osiągnąć, bo mamy odbiór tego spektaklu, czujemy to, ja i Marysia Dębska, z którą mam przyjemność grania, czujemy to za każdym razem, kiedy gramy spektakl, że wszystko to, co sobie zamierzyliśmy, czyli ta cisza, gdzie ma być, to jest ten śmiech, gdzie chcieliśmy osiągnąć jakąś zabawną sytuację, pokazać ludziom, on jest. I to nie była taka sobie łatwa praca, to było dosyć ciężkie zadanie, zresztą trochę na tej drabinie też pan... Spektakl trwa 2:40 z przerwą, ale tam dosłownie chyba w ciągu tego spektaklu na jakieś 15 sekund schodzę ze sceny, a poza tym jestem non-stop, zresztą Marysia niewiele krócej, i
I to jest dosyć wyczerpujący spektakl, bo reżyser postawił nam tak wysoko poprzeczkę, że jak coś boli, to na tej scenie musi boleć cholernie. Jak coś ma być nerwowe, to musi być niesłychanie nerwowe. Jak coś ma być, no nie wiem jeszcze jakie. No wszystko po prostu potencjometr podkręcony na maksa, bo tak nie możemy sobie letniego spektaklu zagrać, tylko ten spektakl musi być albo mrożąco zimny, albo niesłychanie gorący. Które cechy pańskiego charakteru najlepiej sprawdziły się w odgrywaniu tej roli? Alkohol. Nie, żartuję. Nie. Trudno powiedzieć, które cechy. Wie pan, to jest im bardziej złożona postać, tym więcej cech dałoby się na kartce wypisać, wyróżnić, jak w wypracowaniu domowym, ale musiałbym nad tym posiedzieć naprawdę. Ale czułem, że byliście naprawdę, że casting jest świetny. No tak. Myśmy nie znaliśmy się wcześniej i ja muszę się przyznać, że no ciekaw byłem. Oczywiście widziałem rolę, które zagrała Marysia wcześniej, i filmowe, i byłem pełen zachwytu, no ale jednak praca na scenie teatralnej jest może nieco inna i ciekaw byłem, jak nam się będzie słyszało się nawzajem, jak nam się będzie pracowało, ale się no, okazało, że... Cudownie. A pan w taką formę pracy z młodszą, powiedzmy, koleżanką po fachu wchodzi w rolę mentora, staje się pan bardziej kolegą. Kolegą zawsze, proszę bardzo, chętnie, ale broń Boże, żadnego mentora. Zresztą Corin jest tak dokładnym reżyserem i tak reżyserem o tak silnej osobowości i charakterze i tak doskonale przygotowanym do pracy, że można jedynie coś tam od czasu do czasu zaproponować, wtrącić, ale mądrowo. Delikatnie i nie zupełnie niekoniecznie. Natomiast mądrować się, coś tam doradzać, to naprawdę nie ma sensu. Oczywiście w takiej współpracy czasami dochodzi do czegoś takiego, że powiedzmy coś sobie, powiemy tak, żeby reżyser nie słyszał, że co nam pomoże nawzajem. No, ale to nic takiego, żebym ja miał Marysi coś tam mówić. Niekoniecznie też myślę o samej Marysi. Trochę też chciałem tym wirażem zawinąć do momentu, w którym mówiliśmy, że trzeba z młodymi naprzód iść, po życie sięgać nowe, bo zarówno w Chłopach, jak i też na Szóstym Piętrze ma pan też możliwość w tej chwili przebywać właśnie z pokoleniem, powiedzmy, aktorów, którzy albo wchodzą w ten zawód dopiero, albo... że teraz to już tylko młodsi są aktorzy. Nie, chciałem powiedzieć, że zarówno jak pan był młody, to miał pan możliwość pracować z bardziej doświadczonymi i uczyć się od nich i dzisiaj ma pan też możliwość obserwować nieco młodszych od siebie. Czy w środowisku aktorskim istnieje właśnie taka zależność, że wy sobie, przynajmniej pytam o pańską ocenę sytuacji, czy wy sobie wzajemnie właśnie pomagacie, czy zawsze staracie się patrzeć na siebie wzajemnie, uczyć się od siebie? Czy istnieje pewnego rodzaju taka nominacja tego, że na tych starszych patrzy się z jakimś albo zachwytem, albo z powagą, albo z obrzydzeniem. Albo z obrzydzeniem też czasem może. Tak, ale ja myślę, że i jedno i drugie. To znaczy ja na przykład to, czego uczę się od pracy, w pracy z młodszymi aktorami, to może uczę to niedobre słowo, ale co ja czerpię od nich, to znaczy staram się czerpać jakąś taką świeżość i energię, żeby nie kapcanieć po prostu, nie pluszowieć w tym zawodzie, żeby zobaczyć, przyglądam się tym młodym ludziom i widzę w nich rozmiar tego życia, tego chcenia i to mnie zawsze ciągnie w górę. To jest fajne, tak, grać z takimi młodymi ludźmi. Bo czyli tak, nigdy w kategoriach, że ci młodzi... Nie, no właśnie ja ze wszystkich sił staram się dyscyplinować, bo czasami korci coś takiego powiedzieć koledze młodszemu, wiesz, słuchaj, lepiej by było jakby to czy tamto i nie mogę zaprzeczyć, że czasami mi się to zdarza.
ale staram się ograniczyć to jak tylko mogę. Staram się nie mądrować. Czasami wolę poprzez, jeśli mam jakąś taką uwagę, to może przez reżysera, bo czasami to jest tak, że ja mogę mieć jakieś zdanie, że to trzeba by zrobić tak czy inaczej, a co? A potem się okaże, że reżyser powie, a ja nie chcę tak, ja chcę inaczej. Więc jakby ta pokora i szacunek wobec reżysera, z którym się już zdecydowałem pracować, jest między innymi w tym się wyraża, że wolę to zasugerować albo pogadać z reżyserem, czy tak nie byłoby lepiej, niż mówić koledze, słuchaj, zrób to tak, bo tak będzie lepiej, bo on się odwróci i powie, może dla pana będzie lepiej, ale dla mnie niekoniecznie. No więc to... Ostrożnie z tym. To nie, tak, trzeba ostrożnie, to każdy aktor jakby, oczywiście to musi współgrać, ale każdy aktor jest osobnym bytem i to nie można tak ingerować, czy to, że ktoś młodszy, starszy... jest starszy, to gra rolę dla starszego, jest młodszy, gra. Ja też byłem młody. Trzeba, nie, oczywiście to jest tak, że młodzi aktorzy fajni obserwują, czegoś tam mówią, a nauczyłem się tego czy tamtego i to jest miłe, natomiast nie w takim sensie, żebym ja teraz miał im mówić, co i jak grać, broń Boże. No. Mam tutaj taką piękną listę 10 rzeczy, bez których pan nie może żyć. Zastanawiam mnie tylko, czy ona ulega zmianie, czy ona od zawsze jest nietykalna i taka dająca sakrum swego rodzaju. Nie, ale ja tam gdzieś to mówiłem i tam od razu na wstępie powiedziałem, że to się zmienia i to kiedyś taka lista może by wyglądała inaczej i pewnie za 10 lat znowu będzie wyglądać inaczej. No to jak jesteśmy tu i teraz i mielibyśmy sobie zrobić taką listę 10 rzeczy, to różne rodzaje ciszy dalej zajmują numer jeden? No tak. Cisza jest bardzo ważna i to nie tylko chodzi o te kochane, cudowne słuchawki, które wyciszają zewnętrzne bodźce. Ten lot pilota. Ten lot, czy ten pociąg, chociaż dzięki Bogu jest już strefa ciszy w Pendolino. Ale nie, no cisza, tak. Cisza jest czymś bardzo, nie wiem, czy w tym zawodzie, ale zwłaszcza myślę przy tej ilości tych bodźców, które my mamy czy na scenie, czy na planie filmowym, to tak nagle tak wyciszyć się jest czymś niesłychanie istotnym. Na przykład w moim życiu uwielbiam taką ciszę, taką, o której tam pisałem. No. I wtedy łapie pan za ten aparat i w tym obiektywie najpiękniej wybrzmiewają te, powiedzmy, złapane motyle, czy mrówki, czy cokolwiek nie. Pan lubi fotografować. Nie, otóż nie. Gdyby mnie pan zapytał, z czym mi się kojarzy fotografia, z jakimi bodźcami, to więc nie tylko wizualne, ale i dźwiękowe. Bo ja raczej wolę fotografować i fotografuję w czasie podróży najwięcej, w czasie różnych swoich podróży, a tam domeną jest i zapach, i dźwięk, i harmider ludzki, i to jest bardzo fajne. Ja nie... I ta fotografia też później, jak pan na nią patrzy, pachnie, tak, krzyczy, tak, ma te wszystkie emocje. Ja zwróciłem uwagę na to, że patrząc na zrobione przez siebie jakieś zdjęcia skądś tam, ja sobie przypominam zapach, który towarzyszył. Tak jakbym miał wgrany na twardy dysk, jak to jest czasami, prawda, takie zdjęcia z telefonów, co takie 5 sekund ruchu jest, coś takiego jest, prawda? Ja nie tak. Używam telefonów do fotografowania albo bardzo rzadko, ale jest coś takiego. To ja tak mam właśnie z tym miejscem, gdzie to zdjęcie zostało zrobione, z zapachem tego miejsca albo właśnie z jakimiś okolicznościami, które towarzyszyły temu zdjęciu i to mam gdzieś tam... Które pańskie zdjęcie pachnie najmocniej w kolekcji fotografii? No, nie wiem, wie pan. Może nawet nie tyle najmocniej. Parę tysięcy zdjęć zrobiłem. Wiem, że kocha pan podróże, dlatego zastanawiam mnie, które skrawki świata dotknęły, powiedzmy, tej fotografii w taki sposób, że namalowały obraz wyjątkowy. No wie pan, to są zdjęcia, myślę, przede wszystkim afrykańskie, bo to jest te, które są najbardziej egzotyczne, znaczy najdalej od naszego europejskiego życia. I najdalej od tego człowieka, tak? Który jest nam znany? Tak. Czyli to są takie zdjęcia jakiegoś, nie wiem, właśnie jakichś plemion gdzieś na
nad rzeką Omo w Etiopii, czy w Namibii plemiona Himba, czy Herera, ludzi żyjących jakby swoją cudowną, inną kulturą, innymi zwyczajami. I miałem okazję zetknąć się z takimi ludźmi, być tam w tych wioskach i wtedy robione zdjęcia tym ludziom właśnie w takim hałasie, harmidrze jakichś głosów, których zupełnie się nie rozumie, czy zdjęcia jakiejś głębokiej Azji, to mam na myśli nie tę Azję tajlandzką, czy taką bardziej przystępną, tylko jakąś głęboką indonezyjską, gdzieś tam na Sulawesi. Takie zdjęcia właśnie, no, bardzo egzotyczne. No to są takie najbardziej, które z całym anturażem, w którym zostały zrobione, na przykład pogrzeb Toradża, no to są rzeczy znane państwu może z filmów Martyny Wojciechowskiej, czy tam tego wariata, tego pana, przepraszam, Cejrowskiego. No takie bardzo szczególne, no. Takie właśnie to są historie. A w którym z tych miejsc kawa smakowała panu najlepiej i najbardziej? Bo wiem, że kocha pan ją mocno i że ona musi być po prostu zaserwowana, pomimo tego, że dzisiaj już była wypita i jesteśmy tylko w biednej szklance wody albo aż szklance wody. Nie, kawa to są Włochy zawsze dla mnie. Espresso zrobione we włoskiej knajpce gdzieś tam. Kiedyś w latach wcześniejszych, że się już tak wyrażę oględnie, jak zdarzało się nam jeździć na narty do Włoch właśnie, to pamiętam, że z przyjaciółmi, jak jechaliśmy tą tam wspaniałą niemiecką autostradą na południe Europy, to pierwsza stacja benzynowa i zawsze, zazwyczaj, nie wiem, zawsze ta sama, pamiętam jej takie biało-zielone ściany. Pierwsza stacja po przekroczeniu austriacko-włoskiej granicy, czyli już ta włoska stacja, to wszyscy stawaliśmy tylko i wyłącznie tam, dążyliśmy do tego miejsca, żeby tam się napić tego włoskiego espresso. Kiedy w Polsce jeszcze, no wtedy, w tamtych czasach, tego espresso nie umieli robić. Dzisiaj nie jest tak źle, jak pan dba o swoją harmonię, spokój, o to, by zmęczenie na szczycie gór było tym takim najbardziej radosnym, tym takim, które daje, powiedzmy, balans pomiędzy właśnie życiem zawodowym, prywatnym i tą świeżość, młodość, uśmiech, którym mnie dzisiaj pan bardzo mocno zaskoczył. Góry zawsze dla mnie były tym najukochańszym miejscem. Te góry, chociaż urodziłem się w tych, jak mawia mój znajomy gazda, jestem góralem bagiennym, bo się urodziłem w Górach Świętokrzyskich, w każdym razie niedaleko. Ale ja mówię o tych górach wysokich, o tych polskich Tatrach. Wejście na szczyt i tam ta cisza na szczycie i ten, zwłaszcza przy dobrej pogodzie, jakiś widok całego świata dookoła, to są najpiękniejsze takie flashbacki, takie momenty. No teraz niestety... Z Gdańska daleko. To nie o to chodzi. Jak się ma 60 lat, to już tak wdrapać się na Orlą Perć i pobiec tak od zawratu w stronę Krzyżnych, to już nie jest taka prosta sprawa, bo gdzieś tam jakieś kontuzje kręgosłupa, kolano, łokieć boli. Natomiast no jeszcze czasami zdarza nam się z żoną wejść na Kozi czy na Kościelec, tak żeby sobie pobyć, jak jest fajna pogoda tam właśnie w tej ciszy. I to dopóki damy radę, no to będziemy się tam wspinać. Gdzieś. Życzę w takim razie, żeby wiatr zawsze wiał panu w plecy i to słońce świeciło w twarz. Dziękuję pięknie za rozmowę. Moim dzisiejszym gościem był Mirosław Baka. Dziękuję panu i dziękuję państwu. Do usłyszenia. To był podcast Zza Kulis. Skłaniam się nisko, Max Berry. Zapraszam was za tydzień. Zza Kulis w Chili Z.